Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Ostatnio, jakiś czas temu, zapytałam Was na moim Instagramie, czy chcielibyście, żebym opowiedziała o mojej kolekcji płyt. Odpowiedzieliście, że tak. Więc dzisiaj przyszedł ten dzień, żeby nagrać ten filmik. Więc przedstawię Wam moją kolekcję płyt. No i trochę historii z niej związanej, znaczy skąd się wzięła, dlaczego ją kupiłam, skąd ją dostałam itd., itd. Więc mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodoba i jeśli tak, to dajcie łapeczkę w górę i zaczynamy! Moja kolekcja płyt liczy około 30-35 płyt, więc jest ich sporo, więc mam nadzieję, że tak przebrnę w krótkim filmiku o nich, więc może zacznę od tej części, bo tutaj już mam, to są takie dwie, takie kubki płyt, to jest jedna, a tu jest druga kubka płyt, więc może zacznę od tej kubki płyt, która w tej ostatniej, więc tu jest taka płyta, to jest BO5 RMF ON. Dostałam tą płytę, tak szczerze jeszcze jej nie posłuchałam, ale muszę kiedyś się wziąć za tą za te dwie płyty, bo to są w sumie dwupak. Dostałam ją właśnie podczas Mikołajek tą płytę. Tutaj mam płyty, szczerze nie pamiętam skąd się wzięły, OTA, czyli Bajmo specjalnie dla Was i Ewy Farmę. Więc mam takie dwie, takie one są takie. No. Te pamiętam, bo to jest Stop Cafe, więc tam czasami jakaś była akcja, że tu sobie dostaję hity światowe, a tu hity polskie, więc mam stąd te. Strofy życia Krzysztof Kolberg, to dostałam pewnie od znajomych. Krzysztof Rynkowski razem. Tej też nie pamiętam skąd ją dostałam. Ale jest autografem i dla mnie specjalnie, więc ktoś musiał specjalnie dla mnie. Tu! Lemoniada Gada miała taki problem, że nie chciało mi się kupować tych płyt, bo płyty Lemoniady Gada, bo po pierwsze nie chciałam wszystkich piosenek, a po drugie tylko część mi się z nich podobała. Więc pomyślałam sobie, że zgram ją. Tu jest, a to to samo, tak jak z poprzednią, tylko że tu ma, jest kilkanaście wykonawców. Jest na przykład Ariana Grande, Bella Thorne, Bracia, Cleo, Demi Lovato, Ewelina Lisowska. Po prostu tu jest zgrane kilka piosenek na jednej płycie. Z metra byłam, pamiętam, tą dostałam pod choinkę od chyba mamy, jeśli dobrze pamiętam. Dostałam pod choinkę, bo było ilość tam lecie chyba metra, i, a mi się bardzo podobały piosenki i była na mecie, tylko tym bardziej nowoczesnym jestem, nie z Edytą Górniak i Krzysztof z Robertem Janowskim, nie byłam z nimi, tylko byłam po prostu z nowszej wersji, więc dlatego jest ze starą wersją, żebym mogła sobie posłuchać. Niedawno kupiona Mabel, bo mi się, mam tak czasami tak, że jak podobają, jak znajdę jakiegoś artystę, gdzie podobają mi się więcej niż dwie, trzy piosenki, to zazwyczaj kupuję, żeby posłuchać całej płyty, jeśli on wydał. Niestety nadal czekam, bo Ava Max bardzo mi, podobają mi się wszystkie, prawie wszystkie piosenki, które wypuściła, więc czekam na płytę na niej, od niej. Tu zabrana od rodziców Jennifer Lopez, J.Lo, soundtrack z filmu z Mamma Mia. Podobało mi się piosenka, więc kupiłam. Tu Antek Smykiewicz, ale akurat tą płytę nigdzie nie kupiłam. Jak byłam na przedpremierowym pokazie piosenki Moniki Lewczuk i Antka Smykiewicza Biegną, to akurat dostałam tą płytę. Więc dostałam za free. Tu Zara Larsson, podobały mi się piosenki, więc ją kupiłam. So Good. Z filmu Kochaj Tańcz. I teraz się zaczyna moja ulubiona część. Często do niej wracam na część. Czyli najpierw Wizards of Waverly Place, gdzie występowała moja idolka.
i wszystkie płyty z Eleny Gomez. Czyli Kiss and Tell, Air Without Rain, When the Sun Goes Down, Stardance, For You, Revival i oczywiście najnowsza Ray, której teraz nie mam przy sobie, bo ją słucham non-stop w moim pokoju, więc tam została. No i się zaczyna część, którą teraz trochę żałuję, że ją kupiłam, bo się zaczyna część Violetta. Mam raz, dwa, trzy, cztery i pół. Znaczy pół, bo jest tu część zgrana piosenek z Violetty 3. Mam prawie... przez jakiś czas miałam taką wielką banię oglądania, słuchania, kupowania prawie wszystkiego, co jest związane z Violettą. Tak, przyznaję się, uwielbiałam Violettę. Więc mam prawie... Nie wiem, czy wszystkie płyty, które były dostępne w Polsce, ale mam te 4,5 płyt Violetty. Tak, przyznaję się. No, zaczynamy z Tap and Sun and Grace Atom. Bardzo lubię tą, bardzo lubię Sun and Grace, więc uwielbiam nadal ich piosenki. Nie kupiłam ich najnowszej płyty, ale a to dlatego, że jesteśmy w XXI wieku, czasami to mnie dobija. I mam ich na Spotify'u. Natalia Schroeder, nadinterpretacja. Boże, czasami artyści nie możecie łatwiejszych tytułów. Nadinterpretacje. Więc to bardzo lubię tą płytę. Szczerze mogę powiedzieć, że prawie wszystkie te płyty, które lubię, inaczej bym ich nie kupowała, co nie? Uwielbiam. Lubię, kocham, słucham. Bastet od Cleo z autografem i podpisem dla Moniki. Z serialu Austin i Ally. Bardzo lubiłam ten serial, więc... I tak samo z Moniką Lewczuk. Też dostałam, kiedy byłam na przedpremierowym pokazie teledysku Biegnę. Tak jak Antek Smokiewicz. No i tutaj bardzo wspieram, kocham, ubóstwiam Eda Sheerana. Mam ich dwie płyty, czyli Divide i no 6, nie wiem jak to się zwie, ale uwielbiam. Byłam na jego koncercie w Warszawie, na drugim koncercie. Teraz mam nadzieję, że będzie jeszcze z tą płytą, choć mam, bo to jest prawie wszystkie, to jest jego płyta. Najnowsza płyta jest z artystami, więc nie wiem jakby to zrobił. Ale chciałabym, żeby był jego koncert w Warszawie. A najbardziej czekam na koncert z Eleny Gomez w Polsce lub w okolicach Polski, żeby mogła dojechać. I zaczyna się część pod tytułem Youngstars. Youngstars, może pokrótce, żeby zacząć. Youngstars to taka młodzieżowa ekipa z Remo na czele. Ja zachwyciłam się Youngstars, później byłam w Youngstars News, ale to już inna historia, macie to. Zainteresowałam się nimi przez to, że na YouTubie nudziło mi się już pewnego wieczoru i zaczęłam oglądać YouTube'a. Nagle mi wyskoczyła Sylwia Lipka. Dobra, wchodzę. Why not? Nudzi mi się, posłucham prawie wszystkiego. No i tak zaczęłam pierwszą piosenkę, drugą. Weszłam na jej kanał. Okazało się, że prowadzi vlogi. Zaczęłam oglądać vlogi. Później się dowiedziałam, że dołączyłam do ekipy Youngstars. Takie, co to jest Youngstars? Dobra, zaczynam się interesować. No i zainteresowałam się aż tak, że... Sylwii Lipki mam trzy płyty, czyli Szklany Sen, Na Fali i najnowsze Wbrew Pozorom. I tak się zainteresowałam, że mam jeszcze Bartka Kaszubę, czyli jej siostrzeńca, oraz dwie płyty Sylwii Przybysz, Tylko Raz i Czas. Tą bardzo kocham płytę, bardzo uwielbiam i chciałabym się kiedyś nauczyć śpiewać do jej piosenek.
No i oczywiście jak byłam na Youngsters Festival w 2016 roku, to sobie kupiłam składankę Youngsters, więc... A teraz czekam na płytę Kai Jabłońskiej, bo chciałabym ją kupić. Zachwyciła mnie głosem po prostu i osobowością. No i zostały dwie ostatnie płyty. Ostatnia jest Camp Rock 2. Przedostatnia jest Camp Rock 2. No i ostatnia jest Fifth Harmony Reflection. Fifth Harmony bardzo żałuję, że już nie występują. Szkoda mi. Szkoda, bo chciałabym ich słuchać i słuchać i słuchać i słuchać, ale no trudno. Takie życie, niektórzy się rozstają, że ktoś głowy solowe kariery żyć. Tak jak zauważyliście, moja kolekcja płyt jest bardzo obszerna, tak wiem. I nadal uwielbiam to w płytach, że można je słuchać na prawie wszędzie. Nie wiem, nadal to lubię czuć, że trzymam czyjąś produkcję, nad którą ktoś tworzył tą płytę ileś tam miesięcy, lat, nieważne ile, jaki czas, ale lubię to, że właśnie wspieram danego artystę lub grupę ludzi. Więc po prostu chciałam wam podziękować za ten filmik. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeśli ci się podobał, to łapeczka w górę. Jeśli nie, to w dół, ale wolę w górę. Zaobserwuj mój kanał i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!